Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 266. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Rozstanie, porzucenie, odejście. Niektóre związki trwają, inne się kończą, a decyzja o zerwaniu może być równie ważna jak ta o pozostaniu w relacji. Koniec związku często bywa niesłusznie uważany za porażkę. Jest to niewątpliwie strata, koniec pewnego etapu, ale jednocześnie moment na refleksję, wprowadzenie zmian i szansa na nową, bardziej satysfakcjonującą relację. W rozmowie z psycholożką dr Olgą Kamińską porozmawiamy o tym, jak pogodzić się z końcem relacji. Dowiemy się, kiedy podjąć decyzję o odejściu, oraz dlaczego rozstanie może być wspólną decyzją dwójki życzliwych sobie osób. Poruszymy też temat bycia porzuconym i przeżycia żałoby po zerwaniu. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z dr Olgą Kamińską. Cześć Olga. Cześć. Witam Cię po raz drugi i bardzo się cieszę, że ponownie się spotykamy. Jak wiadomo, tematów z dziedzin, którymi Ty się zajmujesz, nigdy nie brakuje i prawdopodobnie nie zabraknie. Ale tak jak ostatnio rozmawiałyśmy o przyjaźni w takim kontekście, że mało się nas uczy o tym, jak się przyjaźnić, jak takie relacje budować, tutaj w kontraście do relacji romantycznych, to mam wrażenie, że z dzisiejszym tematem jest podobnie, że o związkach mówimy coraz więcej. Nawet obalamy mity związane z zakochaniem, mówimy o komunikacji w relacji, a jeżeli chodzi o rozstania, to tutaj tej edukacji praktycznie nie ma. Jak to się dzieje? No to jest dobre pytanie. Mi się wydaje, że pewne informacje gdzieś tam przechodzą do popkultury, ale może to też jest tak, że jest to temat na tyle indywidualny i też związany z naprawdę masą różnych emocji, że trudno jest generalizować i tworzyć jakieś ogólne zasady, które mogłyby nas tutaj przez to przeprowadzić, choć dzisiaj pewnie będziemy się starały trochę pójść w tym kierunku. Tak, trudno jest generalizować, ale spróbujmy jednak pogeneralizować, no bo też tak sobie myślę, rozmawiając na przeróżne tematy psychologiczne, że to wszystko się sprowadza do tego, że my musimy nauczyć się siebie, obserwować siebie, możemy mieć jakieś wytyczne z książek czy z nie wiem, wypowiedzi ekspertów, ale na koniec dnia nigdy nie mamy gwarancji, że to zadziała. Więc pewnie w przypadku rozstań, porzuceń, pożegnań, strat, to też jest tak, że możemy się wesprzeć jakimiś narzędziami, ale to, jak to przeżyjemy, jest naszą własną historią. Tak, tutaj będzie właśnie ten czynnik indywidualny, ale tak jak mówisz, nauka nam trochę pomaga. Ja mam w ogóle takie poczucie, że w momencie, kiedy my zaczynamy rozumieć procesy biologiczne, psychologiczne, które w nas zachodzą w momencie, kiedy, tak jak mówiłaś, zakochujemy się, czy jesteśmy w związku, to łatwiej jest nam zrozumieć, dlaczego ta miłość się na przykład zmienia, albo też dlaczego na przykład tak trudno jest nam zakończyć jakąś relację. No bo to też jest, myślę, że bardzo ciekawy temat, że my czasami jesteśmy w relacjach, które generalnie odczuwamy jako dyskomfortowe, które są trudne, a jednak dzieje się tak, że trudno jest to zakończyć. I tutaj mam takie poczucie, że ta wiedza, takie zrozumienie tego, tych procesów, ona bardzo nam ułatwia i sprawia, że widzimy siebie w tym kontekście takim bardziej biologicznym, psychologicznym i to może nam bardzo pomagać. To co psychologia mówi właśnie o tym, że nie potrafimy wyjść z relacji? Czy mamy tutaj jakieś różne właśnie scenariusze tego, co może powodować, że my kurczowo
trzymamy się tego związku, czy to jest właśnie, nie wiem, lęk przed samotnością, czy to, że w takim społecznym postrzeganiu rozstania widzimy je jako jakąś porażkę, jako, no właśnie, jakąś katastrofę życiową. No tutaj na pewno jest tych czynników wiele, więc tak myślę, że sobie dzisiaj możemy przez nie trochę przejść. Mamy na pewno kwestie związane z tym, jakie my w ogóle mamy podejście do tworzenia relacji, czyli to, o czym mówisz, ta katastrofa, czy to jest dla mnie katastrofą, czy nie, i jakie ja pokładałam nadzieje w tym związku, w tej relacji, no bo wiemy, że na przykład osoby, które mają bardziej bezpieczny styl przywiązania, no to o stylach przywiązania warto pewnie sobie gdzieś tam poczytać, bo tutaj nie będziemy miały może tak dużo miejsca, żeby o tym porozmawiać, ale... Jest o tym odcinek, więc go mogę podlinkować w opisie. O, właśnie. To takim osobom w ogóle łatwiej jest wychodzić ze związków, które są nieudane. Czyli mamy takie założenie, że jeżeli ja czuję się pełnowartościową osobą ze sobą, czuję się dobrze, czuję się bezpiecznie i wchodzę w relacje dlatego, bo chcę, a nie muszę... Oczywiście każdy teoretycznie chce, a nie musi, ale mamy takie psychologiczne procesy, które czasami sprawiają, że po prostu czujemy się dyskomfortowo sami. No to wtedy też, jeżeli widzę pewne sygnały, które świadczą o tym, że ta relacja nie spełnia moich oczekiwań, no to na początku pewnie konfrontuję się z tym tematem, czy z tymi kwestiami z drugą osobą, czy z innymi osobami. Natomiast jeżeli nie mam tutaj odpowiedzi, czy nie pojawia się żadna zmiana w tej relacji, to mam takie poczucie, że okej, to nie jest to, czego szukam. I wychodzę z tej relacji. I możemy powiedzieć, że osoby, które mają bezpieczny styl przywiązania i w ogóle są bardzo ciekawe badania, które pokazują, że w ogóle osoby, które są w dobrych relacjach, czyli w takich, które określają jako bardziej intymne, bardziej satysfakcjonujące, lepiej przechodzą przez rozstania. Czyli po rozstaniu czują się psychicznie lepiej. Czyli paradoksalnie łatwiej jest nam wyjść z dobrego związku. Dokładnie, ale to naprawdę jest paradoks. Ja pamiętam, jak przeczytałam o tym po raz pierwszy, to miałam takie wow, okej, ale o co chodzi? No ale jak zaczniemy się nad tym zastanawiać, no to w dobrych związkach mamy pewnie właśnie większe szanse na to, że to są osoby, które mają bezpieczny styl przywiązania. Mamy często lepszą komunikację, może też większy, wyższy poziom empatii, więc w tym momencie, kiedy my dochodzimy do tego, że to nie jest to, czego szukamy, czy mamy jakieś inne potrzeby, no, świat jest też taki niezwykle dynamiczny, że nam się częściej mogą zmieniać potrzeby dotyczące tego, z kim jesteśmy i jak ten układ wygląda. No i wtedy, kiedy jest szansa, żeby o tym porozmawiać, żeby to zgłębić z tą drugą osobą, czy żeby w ogóle przejść przez to etapami, tak? Czyli możemy powiedzieć, że to nie jest tak, że osoby, które w ogóle są bezpieczne i są w dobrych związkach, to ich to nie ruszy, ale tam będzie większe przyzwolenie na te emocje, które się pojawią, często właśnie negatywne, trudne emocje, tak? Czyli na przykład jakiś smutek, żal, złość. Ale to, co wiemy też z badań, to w momencie, kiedy my dajemy upust tym emocjom, no to ich intensywność się obniża. To jest taka ogólna zasada, no bo jest jeszcze inna zasada, która bardziej pewnie by dotyczyła tych mniej udanych związków, czyli co się dzieje w momencie, kiedy my nie mamy tego bezpiecznego stylu przywiązania, nie mamy tej podstawy, która pomaga nam się dobrze rozstać, no to możemy tutaj powiedzieć zazwyczaj o osobach lękowo-ambiwalentnych, czyli które mają wysoki lęk, ale też wysokie unikanie, czyli chcą być w relacji, ale trochę się... i niskie unikanie, przepraszam, czyli tam jest takie dążenie do bliskości, ale jednocześnie wysoki lęk, czyli boimy się tych związków, ale chcemy w nie wchodzić. To tutaj może być tak, że ten partner czy partnerka, te osoby, osoba, z którą jesteśmy, one są niejako potwierdzeniem naszej wartości. Czyli my tego szukamy poza sobą, nie mamy tego ugruntowanego. I w momencie, kiedy dochodzi do rozstania, czy tego zagrożenia w ogóle, momentu zagrożenia w relacji, czyli ja widzę, że na przykład ta druga osoba się oddala, albo nie jest tak bardzo responsywna. Oczywiście to może być subiektywna perspektywa tego, na ile ta osoba jest responsywna. No to zaczyna się budować mój lęk.
ale przy okazji mamy poczucie tego, że mi bardzo zależy na tej osobie. I ten mechanizm tutaj jeszcze jest podkręcany takim dodatkowym wzmocnieniem. W momencie, kiedy osoba, na której nam zależy, zaczyna się oddalać, to my, mając w ogóle taką tendencję do wysokiego lęku, będziemy jeszcze mocniej, ten lęk będzie w nas wzrastał w tych momentach i nawet na poziomie neuronalnym będziemy widzieli wzrost hormonów, które są odpowiedzialne właśnie za budowanie więzi, za poczucie bliskości, na przykład oksytocyna. Co znaczy, że w momencie, kiedy my tak naprawdę jesteśmy w fazie, kiedy ten związek zaczyna nam się kończyć, to zaczynamy odczuwać tę miłość tak jakby na nowo. Ona rośnie w intensywności. No i wtedy oczywiście wszystkie konsekwencje tego, tak? Czyli chcemy spędzać więcej czasu z tą osobą, chcemy z nią więcej rozmawiać, mieć więcej kontaktu fizycznego, no a ta osoba, powiedzmy, chce się wycofać z relacji, więc ona się oddala, więc my jeszcze bardziej, tak? I tutaj faktycznie pojawia się ta kaskada negatywnych emocji w wyniku odrzucenia, które jest jeszcze bardziej bolesne dla osób z lękowo-ambiwalentnym stylem przywiązania. No i tutaj możemy powiedzieć, że to nie daje takiego ukojenia, tak? Czyli w momencie, kiedy osoby, które są bezpieczne, dają sobie przyzwolenie na tą rozmowę o emocjach i tak dalej, no to tutaj ta intensywność jest tak wysoka, że to może się jeszcze jak gdyby rozkręcać, tak? I tej osobie, która chce na przykład wyjść ze związku, może być bardzo trudno z niego wyjść, no bo pojawia się takie pewnego rodzaju zalanie ze strony osoby, która nadal kocha, która chce tą miłość wrócić, tak? Na nowo odbudować ten związek jakoś. I też pewnie zwykle jest tak, że ta osoba, która tak mocno, można powiedzieć kolokwialnie, wisi na tym partnerze i odczuwa ten przypływ miłości, kiedy partner się oddala, zazwyczaj właśnie łączy się w parę z osobą, która jest unikająca, prawda? Czyli jakby jak ta osoba unikająca dostaje jeszcze więcej tych uczuć w sytuacji, nie wiem, kryzysu w relacji, to zakładam, że skutek jest odwrotny, ona się jeszcze bardziej oddala. No i wtedy mamy rozstanie, które właśnie nie kończy się porozumieniem i jakąś empatyczną rozmową, tylko wielką przepaścią między partnerami. To wydaje się być takie smutne i trudne do przetrawienia, więc zastanawiam się, co z tym zrobić, zarówno jak się jest osobą, która tak bardzo chce, ale ta relacja się kończy, jak i jest się tą, która uciekła z tej relacji. Zakładamy, że ci, którzy unikają, nie przeżywają tego, prawda? Ale właśnie jestem ciekawa, jak różni się to przeżywanie straty właśnie u tych dwóch przeciwnych typów ludzi, jeśli chodzi o przywiązanie. No właśnie, bo to jest wszystko dzieje się w tym dynamicznym układzie, prawda? Czyli w kontekście tego, jak ta druga osoba reaguje. No i tak jak mówisz, że ten związek lękowo-ambiwalentna plus unikowa, no to jest taka bardzo trudna sytuacja i ja myślę, że w ogóle to, bo my też możemy tak myśleć, że właśnie jest to zawiśnięcie, takie zagarnianie tej osoby, przywracanie jej i że to są bardzo intensywne emocje, ale też pamiętajmy o tym, że to są bardzo trudne emocje, że to są takie stany, kiedy my naprawdę jesteśmy w takiej totalnej rozsypce i mamy poczucie, że ten świat nasz się wali, no bo ktoś nas odrzuca, czyli to doświadczamy czegoś, co pewnie znamy z dzieciństwa, z relacji z naszym opiekunem, opiekunką. I nagle ten wzorzec się powtarza i my możemy czuć się właśnie nic nie warte, nic nie warci w takim niskim momencie swojego życia. I tutaj myślę, że to też jest takie ważne, że na przykład jeżeli słuchają nas osoby, które tego doświadczają, to tutaj warto siebie też ukoić, dać sobie taki moment do tego, żeby sobie powiedzieć, okej, jest mi ciężko, ale to jest okej i no właśnie takie okazanie sobie samej wsparcia, sobie samemu wsparcia, tak, w tym momencie, że zatrzymajmy się na chwilę, poddychajmy, może zastanówmy się, czy tutaj nie ma jakiegoś wzorca w moim zachowaniu, prawda, czy
tutaj nie ma czegoś, nad czym ja powinnam się zatrzymać i może z kimś porozmawiać. To też jest fajne, że kiedy czujemy taki moment tych skrajnych emocji, może warto pójść do psychologa właśnie, sobie omówić to z różnych perspektyw. I to często daje takie ukojenie, prawda, że nie gonimy tego zajączka, no bo to też jest tak... To jest taka właściwość, że my w ogóle często jako ludzie, jeżeli czegoś bardzo chcemy, to się zatracamy w tym. I tutaj, no zwłaszcza te osoby lękowo-ambiwalentne mogą mieć taką tendencję do tego zatracania się i tutaj właśnie, okej, to może zrobię krok na bok i sobie dzisiaj na przykład wyłączę telefon, pójdę na spacer i się odetnę od tego tematu i zobaczę, co mi jutro się pojawi, tak? No może się pojawić to samo, ale może już coś innego. I tak jak mówisz, ta osoba unikowa, kiedy czuje ten czyli ta druga strona, kiedy czuje tą intensywność, no to jeszcze bardziej się wycofuje. Więc tutaj taki w ogóle kontakt z emocjami dla osób unikowych jest bardzo trudny. I wręcz jak patrzymy na odpowiedź emocjonalną osób unikowych, to widzimy, że tej odpowiedzi często nie ma. No bo takie osoby unikowe w momencie, kiedy były malutkimi dziećmi i starały się dostać uwagę, ciepło, no jakieś zainteresowanie od rodzica czy opiekuna, no niestety tego nie dostawały. Też nauczyły się tego i ich ciało się tego nauczyło, że muszą sobie ze wszystkim radzić same. No ale jak dziecko może sobie poradzić z trudnymi emocjami, z jakimś głodem, poczuciem osamotnienia samo? No po prostu to jest fascynujący, ale też przerażający mechanizm, który po prostu odcina nas od tego, co się tam pojawia. No i w momencie, kiedy pytasz się mnie, czy te osoby już tego nie czują, czy one to tłumią, to szczerze w oparciu właśnie o badania możemy powiedzieć, że te osoby trochę tego nie czują, że one już tego nie przeżywają. To już jest ten moment, kiedy one zbudowały sobie jakiś taki wysoki poziom obojętności na to, co się dzieje wokół nich, że ten moment często nie jest dla nich trudny, tylko właśnie mają takie poczucie wręcz ulgi, że jakieś no, takie bezsensowne sytuacje się dla nich skończyły. Oczywiście no, cała psychosomatyka dotyka tego tematu, co tam się dzieje na poziomie napięcia mięśni, jakiejś odpowiedzi stresowej i tak dalej, która jest poza tym poziomem świadomym, psychologicznym. No i tam się dużo dzieje. W sensie to jest... To ciało, to nie jest tak, że my możemy sobie wszystkie emocje wyprzeć, się odciąć od nich, bo nasze ciało i nasze emocje to jest też, to są naczynia połączone. Jeżeli my tego nie będziemy na poziomie emocjonalnym przetwarzać, no to gdzieś indziej będzie się zbierać. Przynajmniej w wielu przypadkach tak, no nie jesteśmy w stanie tego eksperymentalnie tak do końca zbadać. No i ten moment rozstania dla osób unikowych będzie tak naprawdę często łatwiejszy. I pozornie łatwiejszy. Pozornie. Nie? Albo nie, nawet nie pozornie. No bo w momencie, kiedy te emocje są odcięte, no to może to nie być odczuwane. One mogą tego nie odczuwać. Więc też ciekawe jest to, że też w kontekście osoby bezpiecznej i lękowo-ambiwalentnej to rozstanie też może być takie, że osoba bezpieczna mówi, słuchaj, to są moje granice, już nie chcę tak być dłużej w tym układzie, no ale ta osoba lękowo-ambiwalentna też może mieć takie poczucie, ale ja przekonam tą osobę, ja pokażę, że jednak mogę zaspokoić jej potrzeby, czy być taką wersją siebie, o której ona marzy, więc to też nie jest taki prosty układ. No, najłatwiej jest, jak są dwie osoby bezpieczne, ale wiemy, że to nie jest taki no, bardzo częsty case. Ale w przypadku właśnie osób bezpiecznych, które mają tę intymność, rozmawiają i potencjalnie też mówią sobie o tym, że czegoś im brakuje w tej relacji, czy to zwykle jest tak, że wtedy ta decyzja o rozstaniu jest wspólna, bo obie strony są na tyle, no właśnie, no nie chcę powiedzieć rozsądne, ale właśnie bezpieczne, że widzą, że no skoro ta druga strona odczuwa jakiś dyskomfort czy brak satysfakcji w relacji, to też odbija się na mnie, więc jeżeli jedna strona jest niezadowolona i nieszczęśliwa, no to ja nie mogę być szczęśliwa i przez to mogą podjąć decyzję o tym, że muszą zakończyć
ten związek. Mhm, czy to jest taki standardowy jakby mechanizm? Myślę, że może tak być, niekoniecznie, bo może być tak, że jedna osoba na przykład, możemy mieć parę, która naprawdę dobrze funkcjonuje na przykład, jest bezpieczna, dobrze im się układa, ale okazuje się, że pojawiają się inne potrzeby. Na przykład ktoś dostaje propozycję, nie wiem, wyjazdu za granicę i to jest spełnienie marzenia tej osoby, a ta druga osoba no, nie wyobraża sobie życia w innym kraju. No i tutaj może dojść do tego, że jedna ze stron podejmie taką decyzję, słuchaj, no, po przemyśleniu tego, to jest dla mnie tak ważne, nie zrezygnuję z tego. No i druga osoba wtedy może też zastanowić się, ale na pewno tutaj mamy szansę na większą dyskusję, tak, w tym kontekście. Oczywiście pamiętajmy o tym, że osoby bezpieczne też mogą mieć różny temperament, czyli to może być tak, że będą bardziej ekstrawertyczne i będą miały potrzebę rozmowy i omawiania tego na różne sposoby, ale mogą być bardziej introwertyczne, co nie znaczy, że ten temat się nie pojawi, tylko on może nie być taki przegadany ze wszystkich stron, tak? Więc to też jest tak, że te scenariusze, które możemy tutaj rozgrywać, one są bardzo różne, ale na pewno tutaj to, o czym mówisz, mi się wydaje, to pojawia się to rozszerzenie mojego pola o pole drugiej osoby, czyli mi nie zależy tylko na mnie, zależy mi na tym, żeby ta osoba, z którą byłam, też była szczęśliwa, czy jakoś znalazła swoje miejsce, czyli my mamy rozwinięty mechanizm empatii, możemy sobie wyobrazić, co ta osoba czuje i też chcemy pewnie załagodzić to, tak? Dać jakąś perspektywę, powiedzieć, słuchaj, dziękuję Ci za to, to były, no nie wiem, świetne 2 lata mojego życia i jesteś dla mnie bardzo ważną osobą. Może będziemy się przyjaźnić, prawda? No bo to też jest jedna z opcji. No i takie rozstanie pewnie właśnie, jak pokazują badania zresztą, jest dla nas łatwiejsze. Podałaś bardzo fajny przykład tego, kiedy zmieniają nam się priorytety albo mamy inną wizję tego, jak może wyglądać nasza przyszłość. I pojawia się takie pytanie, w którym momencie to jest na tyle tego warte, mam na myśli to uczucie, ta relacja, żeby iść na pewne ustępstwa czy kompromisy, a w którym momencie to już jest dla nas coś, co jest sprzeczne z naszymi potrzebami i my wtedy musimy z tej relacji wyjść. Zakładam oczywiście, że nikt nam nie powie. W tej sytuacji zostań, w tej sytuacji wyjdź. Ale czy są jakieś takie, wiesz, pytania, które możemy sobie zadać, żeby zdecydować, czy nadal pracujemy i próbujemy się dotrzeć i zaspokoić w miarę możliwości potrzeby obu stron? Czy to już jest ta ściana, z którą się zetknęliśmy i trzeba iść w swoją stronę? No myślę, że to zależy w dużej mierze od naszych priorytetów. Czyli no, generalnie widzimy, że współcześnie mamy coraz bardziej priorytet ja i moje szczęście, moje zaspokojenie i moje priorytety również. No, w sensie priorytety w priorytetach, ale tak naprawdę to o to chodzi. Czyli jeżeli ja zakładam, że moją drogą do osiągnięcia szczęścia jest tylko zrealizowanie swojego planu na życie, no to wtedy mogę wychodzić z założenia, że no, te plany drugiej osoby są, no, mogą być mi nie po drodze i wtedy z tego rezygnuję. Oczywiście zagrożenie tutaj jest takie, że no, bycie w relacji jednak często wymaga kompromisów. Nie oszukujmy się, że możemy znaleźć, no bo też gdzieś tam może pojawia się taka wizja w kulturze, że możemy znaleźć osobę, która w 100% tak będzie nam pasować, no bo jest tyle tam aplikacji. Jest gdzieś ktoś lepszy. Dokładnie. I no i ta dostępność osób też nabudowuje nasze przekonanie w tym kontekście, tak? No bo sobie myślimy, okej, no tutaj jest fajnie, ale jestem na tej aplikacji i tutaj jak jeszcze troszkę poszukam, to znajdę. I to też powoduje, że nam jest trudniej się osadzać w relacjach, czyli nam trudniej jest akceptować ten dyskomfort, który będzie się pojawiał w relacji, związany z tym, że no, nie wszystkie rzeczy będą szły po naszej myśli. I ja jestem z tego nurtu, że jednak warto właśnie zastanawiać się nad tym, co jest moim priorytetem. Czy moim priorytetem jest to, żeby... I w ogóle oglądanie tych różnych scenariuszy z
takim szeroką perspektywą. Czyli ja na przykład sobie wyobrażam, że jestem w relacji, na przykład dostaję propozycję, no może trzymajmy się tego przykładu, dostaję propozycję pracy, no powiedzmy w Australii, bliski mi przykład. No i mój partner nie chce tam pojechać. Wiemy, jaka jest różnica czasu, no ale wiemy też, że na przykład to nie jest rok, no bo wiadomo, tutaj też są różne opcje, tak? Tak. Czyli ja wyjeżdżam na życie i ta osoba, z którą jestem, nie chce tego zrobić. No i ja wtedy mogę sobie to rozeznać, mogę pomyśleć, że okej, ten związek był dla mnie fajny na ten czas, który spędziliśmy razem, ale zakładam, że w Australii zbuduję sobie jakieś inne życie, które może być równie atrakcyjne. No i pamiętajmy o tym, że zazwyczaj taki mit miłości romantycznej, że jest tylko jedna osoba, z którą możemy być szczęśliwi, jest mitem. Mhm. Więc wiemy, że tych udanych związków możemy tworzyć wiele z różnymi osobami, więc być może jeżeli to jest moje marzenie, to warto za tym podążyć. No ale muszę o tym pamiętać, że na przykład jeżeli mam 30 parę lat, czy jestem po kilku związkach i to był mój najlepszy związek, no to szanse na to, że ja nagle w Australii znajdę lepszego partnera, bądź tą drugą osobę, no są często matematycznie wręcz, jak sobie spojrzymy na modele matematyczne, niewielkie. No i mając tą świadomość, mogę już o tym myśleć trochę inaczej. Mhm. Jeżeli będę zakładać w taki hiperoptymistyczny sposób rozwiązania różnych sytuacji, no to mogę się potem na tym trochę przejechać, tak? Czyli takie podejmowanie decyzji, ale ze świadomością tego, że są konsekwencje, tak? Mhm. I to są konsekwencje często nieodwracalne, chociaż czasami są różne też filmy, które pokazują nam, że tam ten partner, nasza wielka miłość, jedna jedyna, ona potem wróci do nas po 15 latach i będziemy żyli długo i szczęśliwie. Rzadko się to zdarza, ale zdarza się oczywiście, więc to też ja nie mówię na przykład, że w ogóle nie można dwa razy wchodzić do tej samej rzeki, że czasami te stare związki po jakimś czasie, po innych doświadczeniach one się okazują dla nas super, ale to dla mnie też jest ciekawe w kontekście tej statystyki, że jednak no, nie ma tak dużo osób na świecie, z którymi możemy stworzyć udane związki, że ich jest trochę, ale nie aż tyle, co nam się wydaje. Więc ja jestem jednak, wychodzę z takiego założenia też zresztą inspirowałam się, tworząc ten pogląd książką Ewy Ilus The End of Love, która bezpośrednio pisze o tym, że my współcześnie już nie jesteśmy przygotowani na odczuwanie dyskomfortu w relacjach i właśnie tutaj ten moment, kiedy ja muszę poświęcić jakieś swoje marzenia dla tej drugiej osoby, no to jest dyskomfort, tak? No ale dla mnie to jest zawsze to pytanie o tę wagę marzeń. Czyli to fajnie jest w ogóle w momencie, kiedy my jako osoby świadome siebie, dorosłe, tak psychicznie dorosłe, dojrzałe, może to brzmi lepiej, kiedy my mamy taką listę swoich priorytetów, czyli wiemy, na czym nam naprawdę w życiu zależy, co jest naszym prawdziwym marzeniem. I to może być tak, ja w wakacje spotkałam takiego chłopaka w górach, który powiedział, że on właśnie przechodzi przez rozstanie, bo po 2 czy 3 latach związku doszli do wniosku, że zamykają tą relację, kończą tą relację, bo ta kobieta bardzo chciała mieć dzieci, a on wiedział, że nie chce mieć dzieci. Tak. No i tutaj myślę, że jeżeli chodzi o takie naprawdę kluczowe dla nas wartości, to dla nich była kluczowa wartość, bo to nie musi być dla kogoś oczywiście kluczowa wartość. Pamiętajmy o tym, że tych opcji tego, co jest dla nas ważne, jest bardzo wiele. Ale w ich przypadku nie było opcji, żeby w tym układzie po prostu żadne z nich nie było w stanie zrezygnować z tej wartości. Ale też powiedziałaś o tej kwestii dyskomfortu i tak sobie myślę, że abstrahując od tego, że możemy nie chcieć iść na jakieś ustępstwa, jeśli chodzi o nasze priorytety czy nasze marzenia, to jeszcze też sporo się mówi w ostatnim czasie o tym, że mamy takie, no nie wiem, czy pokolenie, czy w ogóle całe społeczeństwo, no właśnie zrywania, że kiedy pojawiają się problemy w relacji, kiedy zaczyna być no, trudniej, kiedy potrzebna jest praca, to my myślimy sobie właśnie tak, jak powiedziałeś, że przecież tam gdzieś jest ktoś lepszy. Jest tyle opcji,
na rynku, że może poszukam dalej, bo jesteśmy oduczeni tego, że coś nam może przychodzić z trudem, ale nadal być satysfakcjonujące. Przez to tworzymy takie dosyć płytkie relacje, z których wychodzimy z łatwością. No i to też nie jest długoterminowo chyba droga do szczęścia. No do przyjemności może jest, no bo to jest też to pytanie o to, czy w jaki sposób definiujemy swoje szczęście, no bo już filozoficznie trochę nawet, że są takie poglądy, że to szczęście to jest suma przyjemności, tak na przykład. No jeżeli tak definiujemy i mi się wydaje, że faktycznie to jest trochę tak, że współcześnie się pojawia taki trend, czy takie, nie wiem, czy to jest na poziomie wartości, czy to jest po prostu bardziej na poziomie zachowania, że dążymy do maksymalizacji przyjemności. Ale jeżeli ja szukam w ogóle w swoim życiu czegoś innego, czyli właśnie to, co mówisz, pogłębionej relacji, czegoś, takie właśnie złe słowo trochę, właśnie jakiejś większej zależności w ogóle od innych osób, no bo zależność oczywiście w takiej formie zdrowej to też świadczy o tym, że nam zależy na relacjach, czyli ja jestem w stanie wejść, zaangażować się w jakąś relację, pomimo tego, że jeżeli ona się skończy, czy pójdzie w jakimś innym kierunku poza moją kontrolą, to może być dla mnie trudne, ale mimo wszystko w to wchodzę, bo widzę w tym jakąś wartość. I na pewno tak jest, że nam jest coraz trudniej godzić się na to, że ta kontrola będzie gdzieś w innym miejscu poza mną. Pewnie z lęku. Pewnie też z tego przekonania, że to ja stanowię o sobie, więc bez sensu się prowadzić w jakieś trudne miejsca. No ale w takim razie, czego oczekujemy od tych relacji? Czy naprawdę my oczekujemy tego, żeby spotykać się z ludźmi, wchodzić w ten pierwszy etap jak gdyby relacji, czyli w tą fazę zakochania, która wiemy, że zwiększa aktywność naszych endogennych opioidów, czy zwiększa nam się wydzielanie endogennych opioidów, czyli my jesteśmy tak naprawdę jak pod wpływem substancji psychoaktywnych. No i kiedy ta faza, no i też mamy różowe okulary, czyli patrzymy na tą drugą osobę w sposób zakrzywiony, inaczej. Widzimy ją jako bardziej atrakcyjną, idealną niż w zasadzie jest. No i kiedy ta faza się kończy, to po prostu kończymy i związek, no bo się pojawiają realne tematy. No i ja jestem w takim... Ja myślę, że jest jakaś wartość też z tego, że będę wiedziała o tym, że ta faza się skończy i mogę się zastanawiać, co dalej, tak? Czyli ja mogę wtedy stwierdzić, okej, widzę tą osobę i chcę wyjść z tego związku, bo to nie jest to. W ogóle to też jest pytanie o to, jak wchodzimy w związki, czy my sobie dajemy trochę taką przestrzeń na oddech, żeby trochę pooglądać tą osobę, czy tę relację, zanim jeszcze zamieszkamy ze sobą i będziemy zaręczeni, czy właśnie zdecydujemy się na jakieś bardziej poważne kroki, czy idziemy na całego właśnie z tą przyjemnością. To też jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy temat, ale myślę, że tutaj jak już się dzisiaj koncentrujemy na tych rozstaniach, to tutaj wokół tego. Czyli ja po tej fazie zakochania mogę też znowu świadomie bardziej kierować swoją uwagą. Czyli ja wiem, że to nie jest tak, że ta miłość się skończyła, tylko że weszliśmy w inny etap, który będzie spokojniejszy, nie tak stymulujący, właśnie trudniejszy. Ale dzięki temu na przykład mogę dojść w tej relacji tam, gdzie nigdy bym nie doszła, tworząc przez najbliższe 9 lat 15 relacji, czy nie wiem, nawet 9, tak? I pytanie jest takie, czy ja tego chcę po prostu? Też z tego, co mówisz, słyszę, że my, nie chcę używać słowa, że powinniśmy, ale może moglibyśmy spojrzeć na relację, która ma, no właśnie, jak powiedziałaś, jakiś taki potencjał długoterminowo, że w perspektywie czasu my możemy wzrastać w tej relacji jako jednostki i jako para, a niekoniecznie oceniać stan rzeczy, no właśnie, na dzisiaj po tych kilku latach i już podejmować radykalne kroki, ale też w tym jest bardzo dużo takiego zaufania, bo my nie mamy gwarancji, czy wkładając pracę, rzeczywiście nam się to w cudzysłowie opłaci, a jak wiemy, wszyscy
może nie wszyscy, ale w dużej większości, no kalkulujemy sobie przeróżne kroki w naszym życiu, przynajmniej w dzisiejszych czasach mam takie wrażenie. No i pojawia się pytanie, czy my bierzemy na siebie to ryzyko, że możemy przez lata próbować, budować, a potem stwierdzimy, no właśnie, że rozjeżdżają nam się priorytety. Albo zupełnie ta osoba jednak nie jest kimś, z kim dobrze mi się siedzi w fotelu, kiedy już opadły te wszystkie motylki. I to jest takie, myślę, przerażające dla współczesnego człowieka. Podjąć takie ryzyko i trochę zainwestować swój czas i uwagę i energię i emocje w osobę, która możliwe, że nie będzie tą, która da nam docelowo właśnie ten stan spokoju i szczęścia. Mm-hmm. No to właśnie tutaj mi się to kojarzy z takimi dwoma wątkami. Pierwszy wątek to jest w ogóle to, żyli długo i szczęśliwie. Mm-hmm. A drugi wątek to jest taki związany z tym myśleniem o no właśnie o tym ryzyku trochę, związane z ryzykiem, który ja podejmuję myśląc, że może jeszcze trochę zacisnę zęby, czy trochę popracuję nad tą relacją i potem będzie ten efekt, To, co tutaj się pojawia, to jest taki chyba lęk trochę przed tym, że ja mogę nie zauważyć sygnałów, które są alarmujące, tak? Czyli ja nie chcę być w toksycznym związku, a być może ten związek idzie w tym kierunku, bo nie jest taki, jak sobie wymarzyłem. I myślę, że to jest mega też bardzo ciekawy temat, czyli takiego rozpoznawania, kiedy i uczenia się tego właśnie. Kiedy jestem w związku, w którym odczuwam dyskomfort i w ogóle to, jak mówisz właśnie o tym, że to jest ta kwestia tego pogłębiania, tego przechodzenia, rozwijania relacji razem, docierania się takiego trochę w cudzysłowie, tak, ale i kiedy to ma taką głęboką wartość budowania relacji, głębokiej relacji międzyludzkiej, a kiedy pojawia się zagrożenie, że ja będę tkwiła w czymś, co nie działa. Mhm. I właśnie, że ten czas ja stracę na to, żeby pracować nad związkiem, który nie ma sensu, nie? No i myślę, że tutaj trudno jest nam jednoznacznie to rozróżnić. Ale też mamy pewne sygnały, które mogą nam pomagać. Generalnie, jeżeli widzimy, że jeżeli ja mówię o czymś drugiej osobie, o jakimś moim problemie, który odczuwam w tej relacji, to w momencie, kiedy ta druga osoba mówi o tym, że okej, słyszę cię, i to jest dla mnie trudne, ale naprawdę nie wiem, jak do tego podejść, ale chciałabym z tobą się tym zająć, tak? Nie wiem, załóżmy problem rozmowy, nie wiem, że jedna osoba ma większe potrzeby rozmowy niż druga. No po prostu różnimy się, prawda? I to może, albo problem na przykład kontaktów społecznych, na ile eksponujemy się na kontakty ze znajomymi. I w momencie, kiedy pojawia się odpowiedź taka, okej, zastanówmy się, jak możemy to razem rozwiązać, bo dla mnie twoje potrzeby są ważne. Może nie dojdziemy do tego, że będę z tobą wychodził 10 razy w tygodniu, ale może uda nam się zrobić tak, że boję się, na przykład w sytuacji, kiedy boję się jakichś większych zgromadzeń, to może moglibyśmy mieć więcej spotkań, nie wiem, we 3-4 osoby, nie? I wtedy co ja robię w tym momencie? Czy mówię, że w ogóle mi nie o to chodzi, bo ja chcę się spotykać na duże imprezy i chcę, żebyś ty była ze mną w tych sytuacjach? Czy ja wtedy mówię, wow, wiesz, dzięki, że mówisz mi o tym i to jest dla mnie bardzo cenne i ja chcę, żebyś ty się jako osoba czuła dobrze w naszej relacji, to może zróbmy tak, spróbujmy. I myślę, że to oczywiście to jest w ogóle już taki bardzo wysoki poziom, nie? To jest fajnie wzorcowa mieć taką rozmowa. Komunikację w ogóle w związku. Wiemy, że to nie zawsze tak wygląda. Ale nawet jak myślę o tym, to pojawiają się często emocje, wkurzenie, płacz, nie wiem, jakieś złość. No nie oszukujmy się. Ale to, co w takim związku rokującym się pojawia, to jest to, że potem po tym konflikcie wracamy do siebie i sobie dajemy taki czas na przegadanie, czy znam takie pary, że na przykład bardzo intensywne emocje się u nich pojawiały i potem pisali do siebie. Mhm. I to jest tak, że okej, no oni po prostu mieli problem z tym, że za szybko te konflikty się rozkręcały, więc napisanie tego, co ja myślę, co czuję, pomagało im w tym przedstawieniu
swojej perspektywy. No i oczywiście są bardzo fajne takie techniki też psychologiczne, że na przykład kiedy ja coś mówię, to ta druga osoba powtarza na początku to, co zrozumiała z tego, co ja mówię i potem odpowiada super. Na to. I to jest super, bo to bardzo fajnie spowalnia też ten konflikt. No i w momencie, w ogóle konflikty są też bardzo dobre dla związków, to też warto powtarzać, tylko dobre konflikty. No i jeżeli my widzimy takie podejście, czy próby nawet, no bo powiedzmy, że na początku to może być bardzo trudne prowadzenie takich rozmów, zwłaszcza kiedy na przykład byliśmy wychowywani, że nasze zdanie się nie liczy, czy właśnie, że nasze zdanie jest najważniejsze, no to w ogóle schodzenie z piedestału jest trudne, ale to jest rokujące. Jeżeli podejmujemy próbę. Natomiast jeżeli my widzimy, że pojawiają się różne rzeczy w związku, ja je sygnalizuję, czy też może mi być czasami trudno to zasygnalizować, ale to można po mnie zauważyć, no to jeżeli ta osoba, z którą jestem, nie reaguje na to, no to to jest słabo rokujące. No bo bo pamiętajmy o tym, że ta reakcja nie musi się pojawić natychmiast, ale powiedzmy w jakimś takim bliskim czasie, jeżeli nadal nie ma żadnej odpowiedzi, no to myślę, że to jest istotne, żeby sobie powiedzieć, to nie wygląda tak, jak oczekuję i szanse na zmianę tego są małe. I wtedy jest to ryzyko, że idąc długoterminowo w taką relację, my będziemy mieli takie poczucie właśnie straconego czasu. I to się fajnie łączy z tym, co powiedziałaś już jakiś czas temu, że w tej dobrej, bezpiecznej relacji, kiedy podejmujemy decyzję o rozstaniu z takiego czy innego względu, możemy sobie podziękować za miło spędzony czas, za dobrze spędzony czas i jednocześnie my często przechodząc rozstanie, no nie mamy w pierwszej chwili takiego mechanizmu, że ale super, że to się wydarzyło, tylko myślimy sobie, o matko, 5 lat mojego życia. Nawet jeśli to były dobre lata, to mamy to poczucie porażki. Zastanawiam się, co można zrobić już post factum, kiedy jesteśmy sami, przeżyliśmy rozstanie i nie chcemy mieć właśnie tego poczucia, że co ja zrobiłam z tą dekadą, czy dlaczego nie zerwałam wcześniej. Jak sobie to tak dobrze wytłumaczyć, żeby mieć poczucie, że to był wartościowy czas, nawet jeśli żałujemy, że coś się wydarzyło. Tutaj ciężkie pytanie, no bo tak naprawdę to może być ten moment też, kiedy my przechodzimy przez taką, powiedzmy, żałobę też, takie poczucie straty po tym, co było dobre, czyli my sobie z tym radzimy, ale nadal jest to dla nas trudne. I myślę, że w tym kontekście trudno jest sobie narzucić to, żeby myśleć o tym trochę inaczej, nie? Że właśnie ta metoda w ogóle, żeby podziękować komuś, ja pamiętam, że byłam właśnie w Australii, byłam w jakimś takim bardzo trudnym związkowym momencie, jechałam autobusem i chyba płakałam i no tam, czy nawet nie, ale było widać, że coś jest nie tak, ale właśnie tam ludzie są bardzo tak nastawieni właśnie prospołecznie, przynajmniej wtedy byli, parę lat temu i pamiętam, że podszedł do mnie człowiek, który w ogóle negocjował konflikty i negocjował z suicidal bombers i tak dalej, więc takie w ogóle niesamowite. I on mi właśnie powiedział to, że słuchaj, że jeżeli jesteś teraz w trudnym momencie właśnie relacyjnym, jakoś to się wywiązało z rozmowy ten temat i to napisz sobie, za co dziękujesz tej osobie. Nie musisz tego nawet mówić, ale po prostu, żeby w tej swojej perspektywie właśnie zobaczyć też to, co tam się działo, tak? W tym czasie, co było dobrego i też nie na zasadzie takiego rozpamiętywania znowu, no bo w ogóle też oglądanie zdjęć z przeszłości, jak byśmy szczęśliwi, to nam nie pomaga się rozstawać też, ale takie uznanie tego, okej, to się wydarzyło, to se ne vrati, jak to mówimy, tak, że nie jesteśmy w stanie cofnąć czasu, ale że to, no, pewne rzeczy się zadziały i one mają wpływ na to, kim jestem teraz, jak na to patrzę i też
W ogóle właśnie w takim kontekście, w ogóle gdzieś tam i bioingerencji, i bioinżynierii, często w momencie, kiedy zastanawiamy się na tym, czy chcielibyśmy, zresztą są ten eternal coś tam z love, tak, taka historia, że usuwamy wspomnienie miłości byłej. Jaki był film. I tutaj też się okazuje, że to nie ma sensu, bo te poprzednie związki, one nas budują, one już budują naszą perspektywę na te kolejne, na to, kim jesteśmy. Oczywiście czasami może być tak, że przekroczyliśmy swoje granice, że na przykład patrzymy wstecz na relacje i widzimy, że tam się pojawiały sygnały, które powinny nas zaalarmować i wcześniej powinniśmy zareagować, tak? Ale myślę, że tutaj też takie myślenie o tym względem siebie, o takim self-compassion, z taką ze współczuciem, że ja wtedy nie byłam gotowa, miałam jakieś inne wzorce właśnie, być może obserwowałam jako dziecko relację, która była toksyczna, i przez to ten schemat związków, który wydaje mi się normalny, w którym ja się dobrze czuję, czyli jak gdyby na swoim miejscu, to jest właśnie taki schemat toksyczny. I, no i dlatego to nie jest moja wina, tak? Do końca. To jest też tak, że w ogóle style przywiązania to też nie jest moja wina. To też, pomimo tego, że to się buduje w relacji z rodzicem czy opiekunem, a mną, to też nie jest wina rodziców, bo oni też zostali wychowani w jakiś sposób, tak? Więc to są takie bardzo delikatne układy, schematy naszego działania, na które często nie mamy takiego świadomego wpływu. I to jest pytanie jest właśnie, co ja w tym momencie jestem w stanie zrobić, żeby to zmienić? Czy po relacji, która była toksyczna, czy mogę pójść na terapię i sobie to przepracować, żeby już nie powielać tego? Czy na przykład w kolejnym związku wcześniej zareagować? Czy nawet właśnie wcześniej pójść na terapię związkową, żeby ta osoba trzecia trochę pomogła nam spojrzeć na to? I żebyśmy nie musieli, żebym nie musiała przechodzić przez to kolejny raz. Czyli też warto może nie stawiać się do końca w takiej pozycji ofiary, co osoby, którą to spotkało, bo to była część naszej drogi, naszej historii, w jakim stopniu pewnie ta relacja nawet niezdrowa spełniała jakieś nasze potrzeby na ten moment, ale to doświadczenie nam pokazało, gdzie możemy jeszcze popracować nad tym, żeby w przyszłości takich sytuacji uniknąć i żeby być w relacji, która będzie satysfakcjonująca i będzie oparta o szacunek. Czyli ten element takiej obserwacji i analizy tego, co się przytrafiło, jest tutaj bardzo ważny. Ja w ogóle myślę, że to jest takie kluczowe też w momencie, kiedy my myślimy o naszym życiu, że ten moment, kiedy ja się poddaję i widzę, że coś nie działa, ale że nie mam tutaj na to żadnego wpływu, no to jest taki moment, kiedy bardzo łatwo jest nam się zapaść. A w momencie, kiedy my sobie powiemy, że zaczniemy od małych kroków, nie wiem, od nawet na początku myśląc o tym momencie takim depresyjnym, że jest mi ciężko, to idę na słońce, tak, idę na spacer, to zaczynam od takich rzeczy zewnętrznych wręcz i potem dopiero to myślenie gdzieś tam zaczyna nadrabiać i możemy sobie się wzmocnić i wtedy wchodząc w kolejną relację potencjalnie właśnie już być bardziej uważnym na te sygnały. I tak jak mówisz, że to jest ta umiejętność tego wyłapywania, tego uczenia się też z przeszłości, bo my, nasze funkcjonowanie społeczne, w ogóle to jak mówimy, jak się zachowujemy w relacjach, możemy porównać Polaków do Włochów na przykład, to wszystko wynika też z tego, że my się musieliśmy tego wszystkiego nauczyć, czyli też bycia w relacji, co to znaczy. A trochę kulturowo funkcjonuje takie domniemanie, że my to mamy, tak? Że to jest jak gdyby taka biologiczna czy cecha, którą my jako ludzie mamy wrodzoną, że bycie w relacji po prostu, jak to się robi i że nie trzeba tego praktykować. No ale w momencie, kiedy my właśnie wchodzimy w taki obszar samoobserwacji, zastanawiania się, oczywiście też do pewnego stopnia warto moim zdaniem to robić z kimś, bo jak sami zaczynamy analizować na przykład swoje relacje czy swój sposób myślenia na temat schematów, to możemy pójść w takie obszary, które są nie do końca dla nas korzystne. Natomiast jak robimy to w procesie terapeutycznym,
to ta osoba nas prowadzi właśnie w taki sposób, żeby to było konstruktywne i żeby to nam pomogło budować na przykład nowy schemat funkcjonowania, a nie żeby a to, co może się stać w momencie, kiedy sami za bardzo zaczynamy rozkminiać, to możemy wzmacniać w sobie pewne schematy myślenia, które są dysfunkcyjne. Jeszcze bym na koniec odniosła się do tego chłopaka, którego spotkałaś w górach. I tutaj myślę, że właśnie fajnie podkreślić, że niezależnie od tego, czy ten związek był mniej lub bardziej udany, to on jest jakiegoś rodzaju stratą i trudnym przeżyciem dla większości z nas. Może czasami nie dla tych unikających czy unikowych, ale dla wielu z nas tak. I zastanawiam się, czy są jakieś takie właśnie zdrowe etapy przeżywania żałoby po relacji. Czy w ogóle taka terminologia jest zasadna, że strata partnera, czy też rozstanie z partnerem jest dla nas porównywalny do przeżywania właśnie żałoby po kimś, kto odszedł i jak się przeprowadzić przez ten proces? Mm-hmm. Ja jak najbardziej. Strata relacji z drugą osobą, czy w ogóle tej wizji tego, kim mogliśmy być, tej wizji, którą sobie budowaliśmy przez jakiś czas, ona na pewno jest bardzo trudna i to, o czym się mówi współcześnie, że trudno jest faktycznie tak jasno nakreślić, jak każda osoba będzie przechodziła, czy zbudować taki model tego, jak będziemy przechodzić przez to rozstanie, bo tutaj może się mieszać bardzo dużo czynników, ale możemy powiedzieć też tak, że z badań wiemy, że często właśnie ten moment rozstania, kiedy to nie my do końca jesteśmy inicjatorem tego rozstania, jest tym momentem, kiedy w naszym mózgu silnie aktywizują się obszary, które są odpowiedzialne za właśnie dążenie czy do tej osoby, czy właśnie kochanie, takie intensywne odczuwanie zainteresowania drugą osobą, czy tej miłości, tego jak my rozumiemy odczuwanie miłości. No i to może powodować, że my na przykład będziemy właśnie oglądać zdjęcia nasze wspólne, będziemy wspominać jakieś bardzo szczęśliwe momenty. I to, co tutaj się dzieje, to oczywiście kwestia proporcji po pierwsze, bo to też jest ważne właśnie, że tutaj myślę sobie, że to było ważne, to było cenne, ale teraz trochę muszę się skupić na tym, żeby zacząć budować jakąś swoją perspektywę bez tej osoby. I jeżeli ja będę tkwić w tym przypominaniu sobie tego białego niedźwiedzia, tak? To jest taki psychologiczny fenomen, taki z psychologii poznawczej. Spróbuj nie myśleć o białym niedźwiedziu. No i ludzie zazwyczaj, nie stosując żadnych strategii, będą ten biały niedźwiedź będzie się pojawiał w ich myślach. Więc ja tak myślę o tym, że jak kończysz związek, to spróbuj zająć swoją przestrzeń też. Oczywiście daj sobie czas na ten smutek, na pożegnanie i tak dalej, ale w pewnym momencie to jest też kwestia tego, że potrzebny jest ten bodziec zewnętrzny, żeby nie wejść właśnie w stany takie bardziej depresyjne, to potrzebne jest nam to, żeby nawet zadbać o stronę fizyczną, wyjść na światło, pójść się poruszać, spotkać się z jakimiś innymi osobami, czyli trochę odzwyczajać ten nasz mózg od tego, że ta osoba jest. Pamiętajmy o tym, że w ogóle nasza pamięć czy nasz umysł działa w taki sposób, że rzeczy, które są najbardziej dostępne, czyli takie, które najczęściej, takie rzeczy, których najczęściej doświadczamy, to jest taka, one tworzą takie autostrady w naszym mózgu. I jeżeli myślimy o jakiejś osobie bardzo często, nie wiem, jesteśmy po rozstaniu 5 lat i codziennie o tej osobie myślimy, oglądamy jakieś zdjęcia, to ten ślad pamięciowy, on jest bardzo mocny, ta osoba jest bardzo dostępna, po prostu jest coraz jest obecna w naszym życiu, de facto. Dokładnie. I moim zdaniem to wyrządzamy sobie w ten sposób wielką krzywdę, bo zamykamy się na te nowe potencjalne relacje, które są, które mogą pojawić się w naszym życiu i żyjemy w jakimś też w takim stanie fikcji trochę, kim ta osoba jest, kim teraz byłaby dla mnie w tej relacji, a jednak coś tam się zadziało między nami, co sprawiło, że się rozstaliśmy.
No więc tutaj w tej perspektywie bardziej, powiedzmy tak, podsumowując trochę, krótkofalowej, dajmy sobie czas na to przeżycie smutku i straty. To są bardzo, bardzo ważne emocje i one nas też informują o tym, że to było ważne, że się przywiązaliśmy, że ta osoba była dla nas istotna. I potem z czasem starajmy też siebie trochę stymulować i świadomie zarządzać swoimi zasobami uwagowymi, czyli nie myśleć o białym niedźwiedziu non-stop, bo będzie nam po prostu to się może przedłużyć. Natomiast jeżeli na przykład ktoś nas słucha, kto od 5 lat myśli cały czas o tej samej osobie, to tak, możemy mieć tutaj właśnie taką tendencję do tego, że to może być właśnie osoba, która jest lękowo ambiwalentna, czyli cały czas potrzebuje, żeby tamta osoba z przeszłości wróciła do jej życia i potwierdziła to poczucie, że ja jestem wartościową osobą. No i też w innych okolicznościach możemy mieć poczucie, że ta osoba właśnie żyje z tym partnerem, partnerką, która nie są obecni w jej życiu, tylko żyje na poziomie właśnie wizualizacji tego wyobrażania sobie. I tutaj znowu to bardzo istotne jest to wejście w to świadome kończenie tej relacji, czyli jeżeli to się działo parę lat temu, ja wspominam to non-stop, przekierowuję swoją uwagę, czyli tworzę nowy schemat swojego działania, trochę tak jak działa terapia poznawczo-behawioralna, czyli staram się przekierować te swoje myśli na przykład na coś bardziej konstruktywnego, tworzenie nowych relacji, nowych znajomości. Taka myśl przyszła do mnie, kiedy cię słuchałam dzisiaj, choć prawdopodobnie ona mogłaby w ogóle rozpocząć nowy odcinek, ale dostrzegam taki potencjalny błąd, użyję tego słowa, że my często wchodząc w relację, przez to, że ona też jest ukształtowana w naszych wyobrażeniach jako taki fundament naszego istnienia i największy cel ludzkiego życia, to możliwe, że się bardziej tyczy w ogóle kobiet w popkulturze, że my wchodząc w relacje zatracamy się trochę i nie pamiętamy o tym, że musimy też budować siebie właśnie w innych sferach życia i pozostając bez relacji, czy nas ktoś porzuci, czy po prostu podejmiemy taką decyzję, to nagle nam jest właśnie cały ten świat odebrany i cały świat się wali. A gdybyśmy patrzyli na to tak, że ja mam takie porównanie od mojej znajomej, że kiedy dochodzi do rozstania, to powinien nam się połamać kawałek witraża, a nie całe lustro. I jakbyśmy trochę może zredefiniowali to, jaką rolę pełnią relacje, niekoniecznie to oznacza, że one mają być mniej ważne, to może byłoby nam łatwiej przeżywać również te rozstania. Co o tym myślisz? No 100%. W 100% się zgadzam i fajna ta metafora z tym witrażem, prawda? Czyli, że my budujemy relację, która jest oparta na pogłębieniu, budowaniu kontaktu i tak dalej, ale też jesteśmy osobą, która ma swój core, tak jak te osoby bezpieczne, więc dążymy w tym kierunku. To nie jest tak łatwo to zmienić, ale warto nad tym pracować. No i tak jak mówisz, że ta relacja wtedy się kończy, ale my nadal istniejemy, mamy bliską taką sieć przyjaciół i bliskich osób, mamy rodzinę, mamy jakieś zainteresowania i to wszystko funkcjonuje w takich światach równoległych i to też jest ciekawe w ogóle, co współczesność robi z miłością romantyczną. Czyli też mówi nam o tym, że my wszystkie swoje potrzeby powinniśmy właśnie realizować w tym związku. To jest takie znamienne, że i potrzebę bliskości fizycznej, emocjonalnej, i jakieś potrzeby ekonomiczne, hobby i tak dalej, to wszystko mamy realizować z partnerem albo z rodziną naszą najbliższą. I tutaj faktycznie potrzebne jest właśnie zbijanie tego mitu i taka reforma trochę, taka zmiana tego naszego myślenia o tym, żeby te związki były bardziej częścią, a nie definicją nas. Olga, rozmowa z tobą to jest czysta przyjemność i ja wierzę, że to, co ty robisz i też jak podejmujesz tematy psychologiczne, jest częścią tej reformy, więc myśl dalej i pisz do nas dalej i mów, bo to jest bardzo wartościowe i dla mnie rozmawianie z tobą jest cudowne, także mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję nieraz. Bardzo ci dziękuję i życzę ci wszystkiego dobrego. Też bardzo dziękuję za zaproszenie i za tą super rozmowę. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, iTunesie oraz YouTubie. W pierwszy dzień miesiąca czeka na Was solówka pełna inspiracji, no i raz na jakiś czas odcinek bonusowy w środę. Odsyłam Was też niezmiennie na mojego Instagrama Karolina Sobańska, gdzie publikuję regularnie i stwarzam dla nas przestrzeń do dyskusji, ponieważ w swoich postach odnoszę się bardzo często do odcinków podcastów i do tematów, które tutaj poruszamy. Raz jeszcze wielkie dzięki za to, że jesteście i słuchacie i do usłyszenia już niedługo. Cześć!